Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w centrum Krobi obawiają się o swoją przyszłość. Kilka tygodni temu interes przestał się kręcić. Powód, jak przekonują, wszystko przez całkowite zamknięcie rynku i przekształcenie go w jeden wielki plac budowy. Rewitalizacja rynku to inwestycja, która z pewnością zmieni oblicze serca tego miasta w miejsce przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom. Tyle, że ci ostatni obawiają się, że mogą nie dotrwać wielkiego otwarcia, bo ich firmy upadną. Odwiedzam rodziców i widzę po prostu, jak wygląda rynek. Po prostu tam życie zanika, handel zanika. No, tam nie widać ludzi po prostu. Przebudowa rynku w Krobi rozpoczęła się kilka tygodni temu. Teren ogrodzono i zamknięto dla ruchu pojazdów, co bardzo utrudniło życie mieszkańcom pobliskich kamienic i właścicielom firm w centrum miasta. Jedni nie mają gdzie parkować, by zrobić zakupy, drudzy nie mogą dostarczyć towaru. Efekt? Życie na rynku zamarło, a przedsiębiorcy liczą straty, bo ich obroty drastycznie spadły. Nie ma dojazdu żadnego do sklepu. Towar nie wiadomo, jak my to przenosimy na razie w małych ilościach. To jest drogeria, w której towar jest też dużych rozmiarów i ciężki. Patrząc przez pryzmat mojej działalności, która jest dwutorowa, bo nie jest to tylko fotografia, ale również firma produkująca kołdry i poduszki, no główne odpowiedzi klientów są takie, że nie ma dojazdu, nie można wyładować. No ja ten spadek zanotowałem i to znacznie i myślę, że on jest porównywalny gdzieś tam do spadku covidowego. Tak? Brak parkingów powoduje to, że klienci jednak nie dojeżdżają do tego miejsca. Na dzisiaj wiadomo, każdy jest wygodny. Jedni i drudzy nie pozostawiają suchej nitki na władzach miasta, które pozwoliły na przekształcenie rynku w zamknięty plac budowy. Uważają, że było to nierozsądne i niezgodne z prawem. Dzień dzisiejszy inwestorem jest gmina. I to gmina, i to burmistrz jako przedstawiciel rozdaje karty, a nie wykonawca. Jeżeli burmistrz się zwróci z prośbą do wykonawcy, że na dzień powiedzmy dzisiejszy i na okres dwóch, trzech tygodni, miesiąca, dwóch, na przykład otwarcie jednej nitki rynku jakby nie będzie przeszkadzało w części wykonywanych prac, to wydaje mi się, że sam wykonawca nie powinien tutaj względem wniosku włodarza utrudniać tego. Podczas spotkania z burmistrzem miasta zwracano uwagę na sposób, w jaki firma prowadzi prace remontowe, ich tempo oraz ilość zaangażowanych w to ludzi. Przecież tam się nic nie dzieje, po prostu jest rynek zamknięty. Przyjeżdża trzech pracowników z łopatami i sobie coś skrobią. Za ile lat to będzie skończone? Za 5? Przedsiębiorcy wnioskowali też o częściowe otwarcie rynku, by przetrwać najbliższy rok. Ich zdaniem to jedyny sposób, by nie musieli zamykać biznesu. Otwarcie rynku na pewno nam zdecydowanie ułatwi przejazd, ale też przyjazd klientów do naszych działalności, tak? No bo te parkingi jednak mają ogromny wpływ na to, co się dzieje tutaj w Krobi. Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak przyznał, że również nie jest zadowolony z tego, jak postępują prace na krobskim rynku i doskonale rozumie strach przedsiębiorców, ale prosi o wyrozumiałość. Nie jestem zadowolony z tempa prac na rynku. Tak jak powiedziałem wcześniej, też żywiłem nadzieję, że od początku tutaj remontu rynku, tak, wykonawca, można powiedzieć, ruszy z kopyta. Każdy remont, tak, tutaj, zwłaszcza remont centrum miast, tak, powoduje doraźne, tak, chwilowe utrudnienia, tak, też dla wszystkich obiektów też tutaj handlowych, tak, tutaj w centrum miasta, więc tutaj też proszę też o wyrozumiałość i cierpliwość. Rozumiem, tak, tutaj te postulaty przedsiębiorców. Oczywiście przedsiębiorca, który będzie chciał złożyć wniosek na przykład do Urzędu Miejskiego w Krobi, tak, o umorzenie na przykład, tak, albo odroczenie w terminie, tak, albo złożenie na rad o podatków czy opłat lokalnych, jak najbardziej tutaj takie prawo oczywiście też ma. Jednocześnie zapowiada, że spotka się z wykonawcą, by choć częściowo zrealizować postulaty właścicieli firm. Efekty rozmów mają być znane w najbliższych dniach. W najbliższych dniach poinformuję, tak, tutaj po ostatecznych, tak, tutaj rozmowach tutaj i konsultacjach z wykonawcą, tak, remontu na rynku, czy będzie tutaj ta możliwość, tak, tutaj realna. Wierzę, że tak się stanie.